Siemanko wszystkim, tutaj Kotlin, a to jest taki nasz pierwszy odcinek z naszej nowej playlisty, czy nawet takiej serii gier online. A pierwszą grą będzie Critical Strike Portable. Inna nazwę możemy wziąć CS, czyli nasz Counter Strike. I co tutaj, o co chodzi w tej grze? To jest też taka rodzaj strzelanki jak CS, tylko jest inna nazwa. Grę możecie znaleźć na przeglądarce albo na Facebooku. Ja akurat mam na Facebooku, z Facebooka się odpaliłem, bo jestem od razu zalogowany na mojej postaci. I co? Tutaj mamy różne tryby. Pojedynczy gracz, mamy klasyczny, drużynowy deathmatch, zombie, botmatch. Też mamy multiplayer. Ja już tutaj się zalogowałem. Oczywiście Kotlin 5543. I zagramy sobie ze zwykłymi graczami, a nie będziemy grali na botach, tylko sobie wezmę jakąś fajną mapę. Mapy są dosyć podobne. Wiecie co? Wielką zombie... Nie, ja chcę... Ja wolałbym sobie strzelić zwykłego Team Deathmatch. Tylko czekajcie. Helipad to jest głupia mapa. Football, Storage, Lego Box. Kurde, wiecie co? Ja to bym sobie z chęcią zagrał mapę West. Western. Ale tutaj jest tylko zombie mod, kurde, wiecie co? Dobra, zagramy sobie jakiegokolwiek Team Deathmatcha, niech będzie ten. Powinno nas wbić. Aha, i zrobiłem taką ogólnie playlistę z gier online, czyli no różne takie gierki typu właśnie ten Counter Strike, Critical Strike, no i różne. Jeżeli jakąś fajną znajdę, to ja was powiadomię, nagram odcinek, no to będą takie serie, jak mi się nudzi. No dobrze, przepraszam za takie krótkie cięcie, ale wystąpił mi mały błąd. Już jesteśmy w grze. Tutaj ustawienia musiałem trochę szybko zmienić. I w kogo sobie zagramy? Wiecie co? Weźmiemy sobie losowanie. Może... O, doszliśmy do tego. No i tak. Gra jest grą prostą. Te ziomki z tym zielonym... Oj, przepraszam, zagadałem się, zabił mnie. Te ziomki, co tam są, o ten, to jest nasz, a jeżeli są bez takiego, to jest przeciwnik. Właśnie tam przed chwilą zabiliśmy tego ziomka, co był na drugiej wieży. O, widzę, że ja jego zabiłem i on mnie. Nie będę sobie na razie kupował żadnych broni, kasy chcę sobie trochę zarobić. A, on nie żył już. Tak, no, gra jest grą prostą. Ło, plecki zrobili, tak. Mogę trochę lamić, bo to jest właściwie pierwsza przygoda z tą moją grą. Nie no, grałem już trochę, ale... No, widzicie, że właśnie takie chamskie szoty dostaję. Ludzi jest nawet sporo, więc sobie... O, nawet zabiliśmy go. Czekajcie, kałasza tutaj ukradniemy. Dobra. Lamić to za bardzo nie lamię, ale... Ojojojojojoj. Dobra, lamię. Nie no. Tak jak wam jeszcze powtórzę to jeszcze raz, no grać już trochę grałem. Czekajcie, bo tutaj... double kill nawet wyszedł. Dostajemy kasę za zabijanie przeciwników, czyli tak jak w każdej grze. Kurde, wiecie co, gra... Czekajcie, kontrolem się kucało. Dosyć fajna kampa, tylko kurde, kupimy sobie trochę amunicji, bo nam się skończyła. Możemy również zbierać bronie z martwych przeciwników. A nie, właśnie... a to snajpa był. Tak, snajper mnie zabił. Wiecie co, może nie będziemy tutaj stali, bo już dostałem dupshota. Dobra, zabity. Wiecie co, kucniemy, bo coś tak ładują. A nie, sorki, że tak to sobie będę lamił, ale na gry dokładnie nie ogarniam. Coś tam umiem grać, ale nie też jak mistrzowsko. Właściwie trochę lamię, ale nie ma lipy. Gra jest fajna, na internecie, za darmo. Zabił mnie nawet. Wiecie co, może kupimy sobie jakieś pimpadło małe.
Tak, ja to bardziej ubóstwiam. Na tą mapę to ja wolę shotguna niż jakiś inny syf. Tylko strasznie tutaj plecy robią, bo to jest strasznie mała mapa. Wiecie co, może czasami jeszcze sobie nagram tak z odcineczek albo dwa. Ale wątpię. To będą takie krótkie seriuszki. Czekajcie, wiecie co, może... Dobra, frag. Wow! Wow, dosyć sporo ich by było. Przydałoby się broń automatyczna, a nie shotgun. O, coś nie trafiam w nich. Kurde, nie dam rady. Gdzie zakupimy sobie kałasza? Zamknij. Ajajajajaj. Widzicie właśnie, że przeciwników jest strasznie dużo, mapa jest mała i... No, co chwilę dostaję niestety. No, takiego mam niestety farta. O, ale tutaj mi się trafił fart tym razem. Co, kupimy sobie snajpa. Przepraszam, nie zdążyłem. Głupio właśnie, że nie mamy w tej grze czegoś takiego jak ochrona przed spawnem. Ojojojojoj. Ochronę przed spawnem, no bo widzicie właśnie, że łatwo zginąć jest przez taki sposób. O, wyszło mi combo. O, jakiś bug. Kup ammo. Dobra. Ojojojojoj. Widzicie właśnie, że tutaj strasznie trudno się w to gra. Kurde, albo to chyba był trup. Snajpka. Przyznaję, snajpom nie umiem grać, ale jest dupszat, jest dupszat. Tutaj jedna kruszynka kruszynkowa była. Przydałoby się jeszcze jedna. Ta mapa jest dobra pod tą snajpę. Kurde, ale widzicie właśnie, że oni też... no, ja nie jestem bohaterem tej gry, jestem dosyć początkujący. Ale, no, grać umiem jeszcze. Ojej. Tak, to ładowanie. Uuu. Piękny headshotik w las, ale kurde, bronie znikają szybko. Więc trzeba, kurde. Ojojojoj. Okej, tutaj widzę, że jakiś... Ojojojojojojojo. A! Kurde, fajne combo mi wyszło, przyznaję. Ale padłem i tak. Co to było? Nie no, tutaj nie wiem, czy są jakieś haksy, więc nie będę nikogo oskarżał o jakieś cheaty czy coś, bo tej gry trochę nie ogarnę. Uuuu, zabiliśmy się nawzajem. To są właśnie uroki tej gry. Ale nie ma lipy, ciśniemy tutaj do naszych... Kurde, wiecie co, strasznie tutaj mała ta mapa. Często wychodzi też takie coś, że ja zabijam przeciwnika i przeciwnik mnie zabija. Ale teraz mi nie wyszło. Na radarze też mamy ziomków, ale nie będę. Oj, wiecie co, coś tak jakoś tak? Dobra, będzie combo. Ojo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 j. Mogłem nie ładować, kurde. Ajajajajajajajajaj. Ach. Gra jest trudna, przyznaję. Ona nie jest tak łatwa. Znaczy, najgorzej jest z tym odradzaniem się. Oj, najgorzej jest tym odradzaniem się. Oj, tutaj w grze też można skanować. O, nawet zabiłem go. Kurde, zabił kolejny snajper. Dużo snajperów jest na pytaszach. O, zabiłem go znowu. Wiecie co, statystyki sobie zobacz, chociaż nie wiem, czy doczytam się, bo strasznie dużo. Ale mam chyba 5 na 7, jak doczytałem. O, tutaj za sekundkę jakaś kruszynka zdechła. Kurde, dobra, lecimy. Dobra. Kurde, ładuj, nie! Wiecie co, kupimy sobie może AK i amunicję. Przyda się z czegoś postrzelać poważniejszego, a nie z digla. W grze mamy strasznie mało broni, ale no... Nie narzekam. Gra tylko potrzebuje, żeby chodziła, potrzebuje wtyczki Unity, którą możemy sobie łatwo pobrać. Tam jak nam wyskakuje nam od razu info, że trzeba tam pobrać Unity Web Player. No i sobie instalujemy, to zajmuje dosłownie sekundę i ciśniemy. Wiecie co, tutaj muszę orać na snajperów.
dobra, chciałem go zabić, ale nie wyszło mi. Tutaj ziomek pilnuje ze snajpą. A ja tutaj chcę sobie jakichś ziomków pozabijać, tylko mi się... Czekajcie, bo tutaj chyba... Oj, 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 kolejny snajper. Tak, właśnie najgorszym Z kosy mnie zabił, no to... No to... Kurde, wiecie co? Nie da się zrespić czasami, to oni po prostu tak biją w nas, że nie mamy czasu nawet... Chociaż broń... Nawet nie broni kupić. Będzie kombo... O, nie było kombo. Tak, tak już pięknie się zapowiadało na takie soczyste kombo. Kurde, tutaj dużo granatów dymnych rzucają, przez co ledwo co coś widać. Szybko... Dobra. O, M4 nawet, jak w Henie. Lecimy, lecę za ziomkiem, jak on padnie, to znaczy, że ja mam się wycofać. Ojojojoj. Przepraszam właśnie za te... Kurde, nie dadzą się zrespić, nie dadzą. Co, kupimy sobie snajpa. Bo mu nic nie będę kupował. Nie, to nie on. Wiecie co, wejdziemy sobie na wieżę. Kosa, 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 kosa. Mój pierwszy frag z kosy. To było bez... O, wiecie co? Runda się zakończyła. Zobaczmy sobie. Zabiliśmy 38, 36 zgonów i 21 headshotów, tak. Nawet spoko to jest. Killstreak with Dibble in Teammatch. No i dobrze, no to by było tyle z naszej tej internetowej gierki. Więcej gierek powinno się pojawić w przyszłym czasie. No to cześć i czołem!